Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie w tym niedzielnym, dosyć nietypowym vlogu, ale tak jak Wam zapowiadałem, chciałbym się z Wami podzielić paroma myślami, paroma refleksjami, nie wiem, wnioskami z mojego wiadomego spotkania z biskupem Gądeckim. Moi drodzy, nie zamierzam się w tym, co będę mówił, zupełnie odnosić do całego tego przekazu medialnego, który tam się namieszał przez ostatnie parę dni w mediach i to i świeckich, i katolickich, dlatego że mam takie wrażenie, starałem się dużo do tego nie zaglądać, ale mimo wszystko, że ten przekaz medialny, a rzeczywistość to są w ogóle dwie jakieś odrębne rzeczywistości. Dlatego to nie będzie o tym. Chciałbym po prostu opowiedzieć o tym spotkaniu, o tym, jak ono się odbyło, co na nim było i jakie są moje wnioski po tym spotkaniu. Pierwsza rzecz, dla mnie jakoś tam bardzo ważna chyba i fundamentalna w ogóle w tym wszystkim. Moi drodzy, w ostatni piątek odbyło się spotkanie i rozmowa biskupa Gądeckiego ze mną. I uwaga, to było spotkanie, to była rozmowa. Nie było żadnego dywanika, nie było żadnego stawiania do pionu, nie było żadnego korygowania, nie było żadnego karania, nie było żadnego, nie wiem, pokrzykiwania i tak dalej. Nie, była rozmowa. I chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo wdzięczny biskupowi Gądeckiemu właśnie za takie podejście do sprawy, że usiedliśmy w cztery oczy, po prostu ja i on, nie było żadnej komisji śledczej, tylko biskup Gądecki i ja i porozmawialiśmy na temat tego, co mówiłem w tym wywiadzie i też na parę innych tematów, zaraz też o tym pewnie więcej opowiem. I moi drodzy, dla mnie to jest bardzo istotne, że to jest w ogóle w Kościele możliwe, zresztą wiele czytałem takich komentarzy różnych też dziennikarzy, że to jest jakieś nowum, że właśnie odbywa się rozmowa, a nie połajanka i to jest super. Uważam, że to było bardzo, bardzo, bardzo fajne i też jest dla mnie czymś takim bardzo smutnym, że zauważcie w takim przekazie medialnym, i to uwaga, nie tylko świeckim, w takim przekazie medialnym również katolickim, że tak powiem, z naszego podwórka i to bez względu na to, po której stronie, czy że tak powiem, po stronie jednej tego sporu, czy po drugiej, wszędzie nieustannie padały takie albo zachwyty, albo przerażenia, tak? Czyli o, wreszcie będzie dywanik, albo o nie, żeby to tylko nie był dywanik. Zobaczcie, co to znaczy, że większość z nas, katolików i też również ludzi spoza Kościoła, kiedy myśli o relacjach w Kościele, to myśli o dywaniku. Zobaczcie, jak mało jest takiego naszego myślenia, o kurczę, może rzeczywiście się spotkają i porozmawiają. I uwaga, ja wiem skąd to się bierze, ale to znaczy, że jednak jesteśmy w takiej sytuacji Kościoła, gdzie jest nam strasznie trudno pomyśleć, i to nam w Kościele i ludziom poza Kościołem, o tym, że jest możliwe coś takiego jak rozmowa. Nie? To jest w ogóle smutne, że taki przekaz w tym wszystkim idzie. Natomiast tak nie było. I prawda jest taka, że odbyliśmy rozmowę po prostu w cztery oczy. Czego, kochani, dotyczyła ta rozmowa? Po pierwsze, przeprosiłem księdza biskupa za sposób mojego mówienia w tym wywiadzie. Ja też zdaję sobie sprawę, kochani, że to jest nieadekwatne to, co zrobiono oczywiście z tą moją wypowiedzią. Wyrwano tak dwie minuty, wyrwano jeden wzburzony tekst, który tak, nie powinien mieć miejsca, ale jeden w 2,5-godzinnym wywiadzie. Przeprosiłem za to. Przeprosiłem za sposób, który nie miał w sobie szacunku, który był wulgarny, który był wzburzeniem. Wytłumaczyłem, skąd się wziął. Wytłumaczyłem, że wziął się z pewnej bezradności, z gniewu, z wkurzenia, co go nie usprawiedliwia. Tylko pokazałem, skąd się wziął i przeprosiłem, że tak było. Też, kochani, chciałbym bardzo serdecznie tych spośród Was, których to dotknęło, przeprosić. Wiem, że bardzo wielu z Was się z tym zidentyfikowało, bo sami czujecie taki gniew, takie wkurzenie, taką bezradność, ale ta forma jest nieodpowiednia i to jest jasne. Tak, w ferworze rozmowy tak było, taki jestem, taki mam charakter, że nad tym pracuję i prawdopodobnie będę robił do końca życia i w większości nieudolnie. No tak będzie. Więc zaczęła się w ogóle rozmowa od tego, że przeprosiłem za ten sposób mówienia. Natomiast potem porozmawialiśmy o paru kwestiach. W sensie zaczęło się oczywiście od tego, czego dotyczyła kwestia w tym wywiadzie, tak? Czyli tej wypowiedzi biskupa Gądeckiego na temat najważniejszych zadań Kościoła na ten moment. Czyli tak jak on powiedział, powrotu ludzi do Kościoła i uczestniczenia w Eucharystii. I potem poruszyliśmy też dużo innych kwestii. Znaczy ja zadałem też sporo pytań. Chciałem jakby uzyskać jakiś komentarz do różnych rzeczy, które mnie osobiście bardzo jakoś tak no bolą i jakoś, nie wiem, no niepokoją i sprawiają mi po prostu ogromną bezradność, kiedy patrzę na działania episkopatu i biskupów. Wśród tych tematów było oczywiście bardzo wiele spraw, które w moim jakoś tam mniemaniu są w tej chwili takimi najważniejszymi problemami Kościoła w Polsce i też odbioru tego, co jako Kościół, jako episkopat, że tak powiem, pokazujemy ludziom. Dużo rozmawialiśmy o sytuacji oczywiście związanej z aferami pedofilskimi, z traktowaniem
tych spraw przed Kościół, z umiejętnością przyznawania się, przepraszania, wynagradzania, właściwego traktowania ofiar i tak dalej. Były też rozmowy na temat konkretnych postaw różnych biskupów w związku z tą materią. Dużo rozmawialiśmy o całej sytuacji poszerzającej się apostazji i też po prostu odchodzenia ludzi od Kościoła i od tego, jak jako Kościół na to reagujemy, bądź nie, jakie mamy podejście, co uważamy, że powinniśmy robić, co da się zrobić i tak dalej. Rozmawialiśmy też o sposobie sprawowania władzy, o tym, w jaki sposób biskupi traktują swoich podwładnych, w sensie księży, ale też świeckich, jak się do nich odnoszą, jaka jest ta relacja, na czym jest zbudowana i tak dalej. No generalnie wszystkie takie najbardziej, że tak powiem, w tej chwili palące problemy. Wniosek mój jest taki, kochani, bo ja nie zamierzam wam tutaj przedstawiać, że tak powiem, nie wiem, wszystkich argumentów i, nie wiem, myśli księdza biskupa Gądeckiego, bo to nie jest moje miejsce. To była też rozmowa w cztery oczy, więc wyraziliśmy swoje opinie na dany temat. No, moje wrażenie jest takie, że no, mamy dwa bardzo różne obrazy tego, może nie tego, czym jest Kościół, bo tu myślę, że mamy bardzo podobne obrazy, tylko mamy bardzo dwa różne obrazy tego, w jaki sposób Kościół w aktualnej sytuacji powinien się zachować i też dwa różne podejście do tego, co jest możliwe, a co nie. Ja broń Boże nie mówię tego, kochani, w takim teraz kluczu, że teraz moje jest jedyne świetne, słuszne i w ogóle absolutne, a drugie takie nie jest. Nie? Niektóre rzeczy z tego, co ksiądz biskup mówił, rozumiem. I chociaż się może nie zgadzam, to jakoś akceptuję, w takim sensie rozumiem to jako po prostu inne podejście. Niektóre rzeczy budzą mój sprzeciw oczywiście, bo uważam, że są jakoś tam nieadekwatne do aktualnej sytuacji. Więc jakby wniosek mój jest taki, czego oczywiście łatwo można było się domyślić, tak, że no jednak występujemy z dwóch różnych perspektyw. To jest związane z bardzo wieloma sprawami. Ja mam swój wycinek rzeczywistości w Kościele i moją działalność, ksiądz biskup Gądecki, jako biskup i też jako przewodniczący episkopatu ma inne spojrzenie i widzi inne rzeczy. Pewnie byłoby super, gdybyśmy nawzajem ze sobą konfrontowali, że tak powiem, na takiej codziennej stopie. Nie, nie chodzi mi tylko o moją z księdzem biskupem Gądeckim, tylko żeby zawsze te wszystkie punkty widzenia były jakoś tam konfrontowane ze sobą, bo tak to jesteśmy zamknięci w swoich własnych bańkach. Jednakże oczywiście, bo nie pozostaliśmy tylko na takiej bazie, że tak powiem, przedstawienia pewnych własnych opinii na ten temat i sobie powiedzenia, ok, inaczej myślimy. Ja też złożyłem bardzo konkretną propozycję, znaczy bardzo konkretną, nie, może nie jest bardzo konkretna, ale że tak powiem, może prowadząca do czegoś bardzo konkretnego. Jakby odpowiadając na pytanie, ok, to co ma z tego wyniknąć jakby z tej rozmowy? Ja zaproponowałem księdzu biskupowi Gądeckiemu jakby następującą inicjatywę, którą uważam byłoby super, gdyby episkopat podjął. Mianowicie jaką? Skoro mamy taki rozdźwięk, nie mówię, że oczywiście wszystkich katolików i tak dalej, bo jest dla mnie jasne, że nie, co nie? Dla części katolików pewnie to, co robi episkopat i w jaki sposób jest, nie wiem, w porządku, jest wszystko okej i nie trzeba nic zmieniać. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby no, mamy taką świadomość, że jednak dla bardzo wielu ludzi z Kościoła i spoza Kościoła to już w ogóle oczywiste, no jest jakiś problem. Więc uważam, że byłoby czymś super i to zaproponowałem księdzu biskupowi, gdyby episkopat wyszedł z następującą propozycją, ale właśnie od nich propozycją. Jaką? Gdyby episkopat zaproponował zebranie, że tak powiem, takiego bardzo szerokiego grona, grona ludzi Kościoła i nie tylko, już wytłumaczę mniej więcej, o co chodzi. Czyli zebrać takich ludzi z różnego rodzaju opcji, czyli nie tylko z jednej opcji, tylko z różnego rodzaju opcji. Trochę teologów, mądrych ludzi, którzy na takim, że tak powiem, poziomie stricte teologicznym, czyli nie tylko duszpasterskim, nie tylko nie wiem, takim społecznym i tak dalej, tylko teologicznym, patrzą na rzeczywistość Kościoła. Dla mnie, nie wiem, taką osobą jest na przykład ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Jest też oczywiście paru innych świetnych teologów w tym kraju, nie? Czyli paru teologów, paru jakichś wybitnych, zatroskanych o Kościół, nie wiem, dziennikarzy na przykład, typu Tomasz Terlikowski, typu, nie wiem, no możemy to wymyślać jakby całą masę, pan Nosowski na przykład. Jakby różnych ludzi z różnych, że tak powiem, frakcji kościelnych, świeckich, zaangażowanych w jakąś tam miłość do Kościoła i w chęć naprawy i zmiany. Również krytycznych oczywiście. Wziąć wybitnych, nie wiem, duszpasterzy, którzy robią duszpasterskie gdzieś dzieła, którzy robią z ludźmi, że tak powiem, w ludziach z ludźmi, tylko nie tylko, bo ktoś ma jakąś tam funkcję, nie? Tylko rozumiecie, specjalistów, że tak powiem, od życia kościelnego we wszelakich dziedzinach. Absolutnie z ogromną reprezentacją kobiet, sióstr zakonnych, ludzi, którzy robią robotę świecką w różnych dziedzinach. Czyli, że tak powiem, całe spektrum takiego, nazwijmy to, chrześcijańskiego uniwersum. To powinno być pewnie kilkadziesiąt osób, nie? Tylko mówię, nie takich, że
z jakiegoś tam grona episkopat wybierze sobie swoich, nie wiem, asystentów i doradców. No nie, że tak powiem, ludzi naprawdę z różnej maści i też często bardzo krytycznych. Również uważam, że w takim gronie mogliby się znaleźć ludzie na przykład spoza Kościoła. Tylko nie tacy, którzy wojują z Kościołem i którzy mają Kościół za wszelkie zło chodzące po tej ziemi, nie. Tylko ludzi, którzy są może krytyczni, którzy patrzą na różne rzeczy w Kościele krytycznym okiem, ale jednocześnie, że tak powiem, życzliwym. Czyli w takim sensie, że chcą jakiegoś dobra, chcą jakiejś zmiany. Uważam, że w takim gronie również tacy ludzie bardzo byliby przydatni. I gdyby episkopat zaproponował, żeby takie grono popracowało przez kilka miesięcy nad wypracowaniem pewnych postulatów, jakichś konkretnych, na temat nie oczywiście wszystkich rzeczywistości świata, bo takie coś to się nigdy nie udaje, nie? Tylko jednej bardzo konkretnej rzeczy. Czego katolik w Polsce na każdym poziomie, świeckim, duchownym, księżowskim, duszpasterskim, społecznym i tak dalej, oczekuje od biskupów w tym kraju? Czyli mówiąc tak bardzo teraz już idealistycznie, tak, o jakim biskupie marzę? I nie chodzi mi tylko o takie, wiecie, górnolotne tam pojękiwania, tak, żeby biskup był miły, dobry, ciepły i głosił Ewangelię, nie? Nie, nie, tylko bardzo konkretne rzeczy. W jaki sposób powinna być sprawowana władza? W jaki sposób biskup powinien sprawować władzę? Na czym powinno polegać nauczanie biskupie? Czyli czym biskupi powinni się zająć w swoim nauczaniu? Uwaga! Chodzi mi o przygotowanie przez bardzo szerokie spektrum Kościoła w Polsce, bo jesteśmy wszyscy Kościołem, pewnej propozycji, dokąd mogłyby pójść zmiany. Kochani, ja wiem, że taki tekst wszystkiego nie zmieni. Taki tekst również będzie miał mnóstwo wad i zalet. Ale gdyby episkopat, że tak powiem, z taką otwartością poprosił o taki głos, tylko nie o głos tego czy tamtego dziennikarza, takiej czy takiej frakcji, tylko takiego, mówię, bardzo szerokiego spektrum różnych poglądów, gdzie będą też ludzie, którzy sami ze sobą się nie do końca zgadzają, to jest jasne, nie? I gdyby dostał takie, nie wiem jak to nazwać, takie memorandum, tak, to się chyba nazywa, i gdyby biskupi usiedli potem nad tym. Ja wiem, że z tego może nic nie wyniknąć. Niektórzy powiecie, a to nic nie zmieni, oni to przeczytają i to nic nie da. Kochani, z takim podejściem to rzeczywiście nic nam się nie uda i zaraz o tym też powiem, bo to było moje podejście. Uważam, że to jest pierwszy krok. Nie mówię, że on wszystko rozwiązuje. Złożyłem taką propozycję biskupowi, żeby znaleźć jakąś jedną mądrą osobę, która byłaby w stanie poprowadzić taką grupę. Nie chodzi mi o to, żeby być jej, nie wiem, tam liderem, tylko żeby to ogarnąć wszystko, tak? Jakiegoś jednego mądrego człowieka, który takie rzeczy potrafi robić. I dać taki do wglądu, dać taki tekst z bardzo konkretnymi postulatami na temat funkcjonowania biskupstwa w naszym kraju. I żeby biskupi spróbowali się z tym zmierzyć. Spróbowali po prostu w duchu jakiegoś dialogu. Zresztą sam ksiądz biskup Łądecki powiedział, że to byłby tak zwany vox populi, czyli głos ludu. Ale dokładnie to, jakiego biskupa ja potrzebuję. I nie chodzi mi tylko o takie ludzkie patrzenie. Tylko w moim zbawieniu, w moim dążeniu do bliskości z Panem Bogiem, w załatwianiu trudnych spraw, w mierzeniu się z grzechami Kościoła. Czego potrzebują od biskupów? I koniec, ja wiem, ale przecież to wszystko mówimy w gazetach i tak dalej. Mam wrażenie, że to nie tak działa, że potrzebujemy takiego, no właśnie, potrzebujemy spotkania i rozmowy. Nie wiem, ksiądz biskup Gądecki powiedział, że o tym pomyśli. Ja uważam, że to byłby jakiś pierwszy krok. Tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że on nie rozwiązuje sprawy. Ale to byłby jakiś pierwszy krok, żeby usłyszeć bardzo jasny komunikat ze strony Kościoła. Czego oczekujemy, czego szukamy? Jakiego biskupa potrzebujemy, kochani? Bo ja potrzebuję biskupów. Ja potrzebuję biskupów, którzy będą mnie prowadzili do Pana Boga. Jestem Bogu wdzięczny, że istnieje ksiądz biskup Grzegorz Ryś, którego co kazanie wezmę, to jestem bliżej Boga, którego kazanie nawróciło mnie w związku z tą rozmową. Już wam mówię, bo to jest jeszcze mój jeden, myślę, dosyć ważny wniosek z tego wszystkiego. Kochani, powiedziałem tam w tym wywiadzie, że ja już nie mam nadziei, tak, względem episkopatu i względem tego, co oni robią. I to zdanie to jest bardzo złe zdanie. W sensie rozumiem je, dlaczego je powiedziałem, tak? Wiem, skąd ono się we mnie bierze. Rozumiem też katolików, którzy mówią takie zdanie, bo oczywiście wielu z was też napisało, tak, ja też już nie mam nadziei. Otóż posłuchałem potem kazania biskupa Grzegorza Rysia z wczorajszych święceń prezbiteratu, które były w Łodzi. To było trudne kazanie. On tam mówił trudne rzeczy do tych nowo wysięconych księży, bo mówił im o udawanej rozmowie z Bogiem. Taka była Ewangelia. I on, że tak powiem, poszedł za tą Ewangelią i jakby przestrzegał ich przed tym, żeby się nie stali kimś, kto będzie udawał relację z Bogiem. I tam między innymi na końcu powiedział właśnie takie zdanie, które w ogóle było kalką tego, co ja powiedziałem. Przypuszczam, że to był jakiś przypadek, bo powiedział, czy to znaczy, że Bóg nie ma już żadnej nadziei w tych, którzy Go nie słuchają i tak dalej. I on mówi nie. On im pośle innych, pośle im świeckich,
nawróconych bardziej niż oni, pośle inne miejsca, czasem niekościelne, które będą ich nawracać. Mówi, Bóg nie traci takiej nadziei. I to moje zdanie, jak o nim potem myślałem, jak się modliłem, też po tej rozmowie z biskupem Gądeckim, że ja już nie pokładam żadnej nadziei, to jest grzeszne zdanie, bo to jest zdanie wbrew temu, kim jest Pan Bóg. U Pana Boga nie można nie mieć nadziei. Rozumiem to po ludzku. Rozumiem po ludzku, że można być rozczarowanym, można tracić różne nadzieje po ludzku. To rozumiem. Tylko, że ja nie jestem tylko kimś, kto ma myśleć po ludzku. Jestem kimś, kto ma myśleć po Bożemu, więc nie wolno mi tracić tej nadziei. Druga rzecz, która mi się jeszcze zrodziła, będzie jeszcze trzecia, wybaczcie, już kończę, ale już zaraz. Druga rzecz, która mi się zrodziła, to też taka nawróceniowa w moją stronę, że kiedy się z kimś nie zgadzam i mogę nawet mieć jakiś bardzo gwałtowny sprzeciw na jakieś działania, na jakieś jego postępowanie, czy coś, co mi się wydaje, że on myśli i tak dalej, to nie może to jednocześnie stać się czymś takim, że ja wtedy tego drugiego człowieka traktuję jak wroga. I to jest dla mnie oczywiste, bo ja o tym gadam od zawsze, ale wiecie, jak to jest, nie? Najtrudniej się jest samemu nawrócić w tym, co się głosi, nie? Że mogę się z kimś naprawdę dogłębnie nie zgadzać i wręcz mogę, przepraszam, ale używać wulgaryzmów, kiedy myślę o tym, co robi. Oczywiście to nie dotyczy tej sytuacji, bo tutaj, jak powiedziałem, to nie była adekwatna reakcja. Ale to wcale nie znaczy, że mogę pozwolić mojemu sercu, żeby myśleć, że ten ktoś jest, nie wiem, właśnie moim wrogiem. Kochani, jeżeli takie rzeczy nam się dzieją w Kościele, że się stawiamy jedni względem drugich jako wrogowie, to jest absolutnie nieewangeliczne. Kiedy ja, Adam Szustek, stawiam kogoś jako wroga, to jest nieewangeliczne, ale uwaga, kiedy też wy wszyscy, którzy wypisywaliście te wszystkie straszne rzeczy o mnie i stawiacie mnie jako wroga, to jest nieewangeliczne. Ja tak nie powinienem robić i wy tak nie powinniście robić. I myślę, że tutaj bardzo potrzebujemy nawrócenia, bo inaczej donikąd w tym Kościele nie zajdziemy. Ja tu jestem pierwszy, który się powinien, że tak powiem, bić w piersi. I ostatnia rzecz, trzecia. Kiedy wyszedłem z tego spotkania, miałem potem jeszcze krótkie spotkanie z prowincjałem, gdzie porozmawialiśmy, bardzo fajne. Potem się poszedłem pomodlić. I na początku byłem trochę oczywiście przygnębiony takim właśnie poczuciem, że Boże, niewiele da się zrobić, tak? Różnimy się i tyle. Ale potem nagle, i to myślę zasługa absolutnie tylko i wyłącznie Ducha Świętego, ani zbudziła się we mnie wielka chęć do roboty, ale roboty tutaj. Zauważyłem sobie takie coś, że ja się ostatnio mocno zniechęciłem, widząc to, że nie da się zmienić tego, co się dzieje gdzieś tam, czyli właśnie, nie wiem, u biskupów, albo w jakichś miejscach kościoła, albo gdzieś tam. Będąc mocno tym zniechęcony, tak naprawdę zniechęciłem się też do własnej roboty. Natomiast obudziło się we mnie, no i myślę, że to jest dobry owoc, a to znaczy, że to było dobre spotkanie. Obudziło się we mnie takie ogromne pragnienie. W takim razie, Adam, przestań patrzeć gdzieś tam. To nie znaczy, że masz oczywiście nie starać się, nie robić czegoś, jeżeli to będzie możliwe, żeby gdzieś coś zmieniać. To jest jasne, nie chodzi mi o taką obojętność. Ale jakby jest we mnie teraz ogromna, prawdopodobnie ku zgrozie bardzo wielu tych, którzy mnie nie lubią, ogromna chęć do jeszcze szerszego działania, do gadania jeszcze więcej, do wzięcia takich rzeczy, które trzeba robić, czyli do uczenia podstaw wiary, do uczenia modlitwy, do przyciągania ludzi do Kościoła, w takim sensie do wiary w Pana Jezusa, do pokazywania im piękna tego, czym jest wiara. I oczywiście wiem to od zawsze, ale jakoś przez to, że się tak skoncentrowałem na tym, co na zewnątrz i na tym, co nie idzie gdzieś tam, że tutaj to zacząłem zawalać. I teraz obudziło się we mnie i to na razie trwa. Wiem, że to jest dopiero jeden dzień, tak? Miejmy nadzieję, że nie będzie to słomiany zapał. Ale obudziła się we mnie wielka w ogóle taka gorliwość. No to trzeba robić. To w sensie, chłopie, nie czekaj. Przecież ja to od zawsze mówię. To jest niewiarygodne, kochani, że ja po prostu to od zawsze mówię, a sam tego nie robię. Że nie czekaj na to, aż zmieni się Kościół, zmieni się świat i zmienią się inni. I nie płacz nieustannie i po prostu nie pomstuj, a już najlepiej to nie przeklinaj. Tylko chłopie, rób. Ucz. Ucz. To, co ci dano, przekazuj to. Tam, gdzie masz jakąś umiejętność, doświadczenie przekazywania piękna Pana Boga, bycia z Nim, relacji, uczenia tego, czym jest wiara. Rób to, chłopie, to jeszcze bardziej. I to zamierzam. A to znaczy, że tego będzie jeszcze więcej, tak jak mówię, ku zgrozie bardzo wielu, bo na nich najlepiej byłoby, żeby wreszcie go uciszyli. No ale to się chyba nie uda. To się chyba nie uda. Moi drodzy, tyle. Pewnie oczywiście coś znowu źle powiedziałem w tym wszystkim, co to mówiłem. Jak znam życie, zaraz to rzeczywiście wyciągnie jakieś zdanie tutaj z tego, wyrwie je z kontekstu, osadzi je gdzieś tam i zrobi ze mnie kolejnego, znaczy kolejny raz niszczyciela Kościoła. Nie. Kocham Kościół całym sercem. Kocham Pana Jezusa całym sercem i zamierzam po prostu walczyć o dobro, o piękno tego Kościoła, o jego nawrócenia. To znaczy przede wszystkim
tutaj. Kochani, mam nadzieję, że wy też jakieś dobro wyciągniecie z tego, co ja tu gadam, a jak nie, no to się po prostu pomódlcie za mnie. To się za mnie pomódlcie. Chyba tyle, żeby już nie przedłużać. Moi drodzy, tyle. Myślę, że nie będę więcej o tym mówił, nie będę do tego wracał. Mam nadzieję, że zaczniemy po prostu robić Kościół tak, jak trzeba. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia w następnych filmach, w następnych głoszeniach, w następnych rekolekcjach, w następnych ewangelizacjach, w następnych dziełach, których będzie 13 razy więcej niż było. Bo do tego mnie to zachęciło. Ciekawe. Z Bogiem, pozdrawiam, błogosławię. Pa!